Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Oddanie się Bogu. Dziełko to przed wielu, wielu laty napisał ojciec Józef Schreivers. Rozdział trzeci. Działanie Boga w duszy jest tajemnicze. O Boże mój, należę do Ciebie i słodko mi uważać się za dziecię na ręku Twoim. W ojcowskim sercu Twym składam wszystkie moje troski. Chcę zagłębić się w rozważaniu Twej boskiej mocy, a mej niezmiernej słabości. Ta myśl uwalnia mnie od niepokoju, w duszę moją wprowadza świętą wolność i synowską dumę. Duszo moja, Ty w sprawie Twego uświęcenia nic nie możesz. Nie byłabyś nawet zdolna zdobyć się na myśl zasługującą w sprawie zbawienia. Łaska, która jest podstawą Twego nadprzyrodzonego bytu, jest wyłącznie darem boskim. Ona do tego stopnia przechodzi Twoje zrozumienie, że nie możesz pojąć jej działania. Działanie łaski jest ukryte jak źródło, z którego wypływa. Przychodzi i odchodzi, a Ty nie wiesz, że przeszła. Przenika władze Twoje i czyny z nich wypływające, lecz działanie jej tajemnicze. Czasem działanie łaski gwałtowne jest, jak potok rwący. Potokiem rozkoszy Twoich napawasz ich. Dusza jest nią niejako zalana, woła ze świętym Franciszkiem Ksawerym. Dosyć, Panie, dosyć, nie mogę wytrzymać ciężaru Twych pociech. Czasem łaska płynie przez duszę, jak ciche wody spokojnej rzeki. Działa na władzę, przenika zmysły, przepaja uczynki. Pod jej dobroczynnym wpływem wszystko wzrasta, rozwija się doskonali. Dusza jak pole urodzajne przynosi Bogu obfite żniwo. Czasem działanie łaski jest gwałtowne jak piętrzenie się fal wzburzonego morza. Strachem przejmuje centuriona u stóp krzyża, przeszywa lękiem straż u grobu Chrystusa, powala Pawła na drodze do Damaszku, podbija tłumy zgromadzone, by usłyszeć karzącego księcia apostołów. Czasem jej tchnienie jest łagodne, jak powiew wietrzyka, przechodzi pieszczotą muskając duszę, kołysze ją, wznosi z sobą na wyżyny. Dusza czuje się ukojona, uradowana, wzmocniona. Zdaje się jej, że to jej zwyczajna rzecz spoczywać na łonie Boga. Ale ten stan błogości nie trwa długo. Wkrótce widnokrąg się zaciemnia, chmury się zbiegają, radosne oblicze Boga znika. Dusza zostaje sama, bez sił, bez rady, namiętności podnoszą bunt, wypadki życia o nią uderzają, ludzie prześladują. Mistrzu kochany, gdzie jesteś? Czy dozwolisz zatonąć nędznej łódce? Nie, Bóg jest przy Tobie. On czuwa, wzmacnia wiarę. Oczyszcza nadzieję, rozpłomienia miłość, ale na swój boski sposób.
O cudowna Boża działalności, któż odkryje Twoją tajemnicę, któż iść za Tobą nadąży? Przebiegasz wszechświat, stąpasz po grzbietach gór, przebywasz pustynie, najdrobniejsze źdźbło trawy odczuwa Twe przejście. Wszędzie ożywiasz, ogrzewasz, podnosisz lub pochylasz. Któż Cię odsłoni przed oczyma naszymi? Wszystkie stworzenia służą Ci za zasłonę. Ukrywasz się tak pod najnędzniejszymi, jak i pod najwspanialszymi postaciami. O boska działalności, kto może chwalić się, iż przeniknął Twoją tajemnicę, uchwycił Cię, ujął w konkretne formy i oznaczył Twoją drogę? Tyś na przemian jak cicha krynica lub potok gwałtowny, jak rzeka wzbierająca lub morskie głębiny. Duszo moja, nie próbuj przenikać tej boskiej tajemnicy. Nie Twoje to zadanie znać i roztrząsać działanie Boże. Tobie nakazane tylko nie sprzeciwiać się temu działaniu, otworzyć, gdy puka do drzwi Twoich, przyjąć z miłością, bez względu pod jaką postacią się przedstawia. Działanie Boga jest wszechmocne, ono Cię uświęci. Zdaj się na nie, kochaj Boga, wysławiaj w każdym czasie święte imię Jego i pozostaw Mu troskę o Twe udoskonalenie. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców.
Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, Święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, w
wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa,
wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej. Wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.